Dobrze, dzień dobry, witam Państwa. Pan Motowidło jest ze mną tutaj. Wieloletnia pracownica fabryki maszyn żniwnych. Wielopokoleniowa, bo mama też pracowała. Pani Danuta. Pani Danuta. No dobrze, czyli może zacznijmy od początku. Pani przyjęła się w którym roku? Ja się przyjęłam do pracy w 1967 roku. W październiku. Ale ma Pani wcześniejsze wspomnienia z fabryki. Wcześniejsze wspomnienia mam z tego powodu, że tutaj pracowała moja mama. No, pracowała pewnie około 20 lat, już nie pamiętam ile to było lat. Zaraz po wojnie jakoś. No jakoś tak właśnie zaraz po wojnie. Mama zaczęła pracować wtedy, kiedy jeszcze był zakład. Na starym terenie, to znaczy w centrum nieomalże miasta. Sienkiewicza 48, Tumska, taki kwadrat, tak, taki duży. Tak. To w tamtych czasach to fabryka maszyn żniwnych to był bodajże największy zakład produkcyjny. Największy w Polsce. W mieście, tak. Aż do powstania petrochemii. I tak. Dokładnie. I ten teren, na którym znajdowała się ówczesna fabryka, a ta fabryka była kiedyś przed wojną własnością pana Sarny, bo to on chyba w ogóle tą fabrykę stworzył. Zajmowała bardzo duży teren. Znajdowała się ona w takim prostokącie, powiedziałabym, między ulicą Królewiecką, kawałkiem Bielskiej, chociaż do samej ulicy fabryka nie dochodziła, bo budynki mieszkalne odgradzały samą ulicę od terenu zakładu. To by była tutaj ulica Królewiecka. Nie, mówiłam o Sienkiewicza. Sienkiewicza, kawałek Królewiecka. No i też kawałeczkiem Tumskiej, bo też od Tumskiej budynki mieszkalne oddzielały teren zakładu. Do zakładu prowadziły, tak jak ja pamiętam, jako może zacznę inaczej. Wejścia, wszystkie te bramy, jako dziecko obserwowałam, bo to w centrum miasta to chodziło, zaraz po drugiej stronie był rynek, chodziło się na rynek, więc dużo... Życie tam toczyło się. Tak. Wiele razy tamtędy trzeba było po prostu przechodzić. I od ulicy Królewieckiej brama, która tam się znajdowała, to była brama, powiedziałabym, taka wyjazdowa. Tamtą bramą wyjeżdżały, powiedziałabym tak, towary, które tam były wyprodukowane. To znaczy czyli maszyny rolnicze. Sprzęt rolniczy, który tam był. A w tamtym czasie produkowano, jeżeli dobrze wiem... Pługi na pewno? No pługi to na pewno. Żniwiarki, bo była fabryka maszyn żniwnych. Przodownice. Tak. Poza tym jeszcze wialnie. Ale dla mnie... Najbardziej jest zapamiętany taki produkt, który robił na mnie zawsze, jak go widziałam, wrażenie. Wyjeżdżały tamtą bramą na ulicę Królewiecką podwozia do wozów konnych. To wyglądało tak, że to były tak jakby dwa przednie i dwa tylne koła, jedne za drugimi, połączone ze sobą, szereg. Jak wózki w sklepie. Ogromny szereg. Na przodzie tego szeregu był traktor, to wszystko było podłączone do traktora i tym traktorem było transportowane, tak powiem, na rampę kolejową. Załadunkowo-kolejową. Tak, i tam załadowane do wagonów i zawożone do odpowiednich odbiorców. Czyli taka wielka gąsienica przez miasto. Ale sobie. No, na mnie to robiło ogromne wrażenie, bo to był sznur tych podwozi, przez całe miasto, tak naprawdę. Ciągnął się przez całą nieomalże ulicę Królewiecką.
to tego było i było i było. To dla mnie to była no, największa radość, jak mogłam to zobaczyć. To właśnie to się odbywało tam. I przy każdej bramie, czy wejściowej, czy tej właśnie wyjazdowej, była taka jakby portiernia, stróżówka i tam stali wartownicy, którzy pilnowali wejścia, wyjścia. Mhm. Nie mógł sobie tak ktoś wejść, tylko tak. Pracownicy, wiadomo, legitymowani byli ludzie, którzy chcieli wejść. Druga taka brama, to no, tamta była bardzo ważna brama, ale chyba główniejsza brama to była od ulicy Sienkiewicza. Dlatego, czyli ta osobowa, że, to gdzie pracownicy. Tak, wszyscy pracownicy, wchodzący do zakładu, wychodzący z zakładu, musieli przejść tą bramą. W tej bramie, jak weszło się w tą bramę, po prawej stronie była portiernia. Na tej portierni byli wartownicy, którzy no, pełnili akurat w danym momencie służbę. Ja takie mam troszkę wspomnienie, no ciepłe powiedzmy, odnośnie tej wartowni. Bo no, chodziłam do może pierwszej, może drugiej klasy. Mama pracowała. Ja skończyłam lekcje. No, czasami zostałam gdzieś tam po szkole, czasami z koleżankami gdzieś tam sobie pobiegałam. Ale jak nadchodził czas, że mama z pracy wychodzi i trzeba iść do domu, to wiele razy przychodziłam po mamę, pod zakład. No i panowie wartownicy pozwalali mi wejść na wartownię, usiąść sobie na krzesełeczku i posiedzieć. To tam ze mną, jak to z dzieckiem, dorośli ludzie porozmawiali, o coś tam mi się pytali, a ja byłam zadowolona, że tam siedzę. Mama wyszła, poszłyśmy sobie do domu. To takie no, sympatyczne wspomnienie mam właśnie z tamtych czasów, no dziecinnych, bo bardzo dziecinnych jeszcze. A teraz na odwrót, to my jeździmy po dzieci do szkoły, tak jak ja na przykład. No ja czekam na dziecko pod szkołę. Wtedy było inaczej. Także to była taka druga brama. I jeszcze jest trzecia brama od ulicy Tumskiej. To w tej bramie, tą bramą, można, tak właśnie się zastanawiam, przy tej bramie, tak jak teraz patrzymy, to ta brama jest naprzeciw byłego, jeszcze niedawnego PKO, siedziby PKO. I przy tej bramie, po lewej stronie, teraz ostatnio to była jakiś lokal taki piwny bodajże, a przez wiele lat, jak istniała fabryka, to tam był klub Metalowiec. W tym klubie Metalowiec spotykali bardzo się... Bardzo ważne tam dla historii zakładu tak, też. Tak, spotykali się pracownicy, jakieś takie były... No, inicjatywy. No, czy jakieś zebrania czasami ważne, ale oprócz tego były też tam robione dla pracowników potańcówki. Ja jeszcze nie pracowałam w fabryce, a kiedyś no, kolega zaprosił, który pracował, zaprosił mnie na taką właśnie zabawę do klubu Metalowiec i mimo, że nie byłam pracownikiem, byłam na zabawie, ubawiłam się fajnie, zadowolona byłam. No to właśnie od tamtej strony. I w tej, tą samą bramą, tylko po lewej stronie można było wejść i tam była stołówka zakładowa. No panie, gotowały pracownicy, kto chciał obiad mógł sobie wykupić po skończonej pracy na obiad przyjść i nie miał już potem kłopotu. Co, z tego co wydaje mi się, że tak było, to można było, jeżeli ktoś nie chciał zjeść, to mógł sobie wziąć w menażkę ten obiad na wynos do domu. Być może, że można było kupić dodatkową porcję, tak ale tego z zewnątrz nie wiem. Dla ludzi, tak no właśnie, mówić. Ale tego nie wiem. No, także, no. Tam kilkaset osób wtedy pracowało już, prawda? No tam tak, tam ogromny tak, zakład. Tak, także to by było o tej starej fabryce. Bo w nowej już... Bo no... ona... Myślę, że tak gdzieś w połowie lat 50. Tak, 54, przeniosła się na nowy teren. Pierwszy kombajn tak, został wyprodukowany. Tak. I na tym nowym terenie już zaczęto budować, nowe produkować, hale, składać tak. Kombajny. Pierwszym kombajnem to był była Mistula. Rzetem S4. A tak, no, był jeszcze, a to takiego nie pamiętam. Mało znane, bo ich tylko 2000 powstało około. I tamtego nie pamiętałam. Ale nasz taki polski to już właśnie była tak, Mistula. Tak, ale no właśnie niewiele ich było wyprodukowanych i później była Wistula. To tej Wistuli to było kilka, że tak powiem, gatunków, kilka rodzajów, bo one tam miały te swoje oznaczenia, symbole, taka Wistula, taka Wistula. No tego nie wiem,
nie interesowałam się. Ale pamięta się tym. Pani na pewno. Nie pamiętam tego. No. Ale nie, jak wy przez okno na przykład stały gdzieś tam na zakładzie. No, czy... że Wistula to Wistula, ale jaki symbol to nie, tego no to już na wiadomo, pewno. Wiadomo. Tak. No potem była Wistula ulepszana i potem stworzono Bizon. Bizon też miał kilka rodzajów. Kilkanaście nawet. Tak, czy naprawdę, może kilkanaście, no. Tak. Tych bizonów było, także no, asortyment, że tak powiem, poszerzał się i ulepszał. No, zakład bo, się rozbudowywał. Tak, zakład się rozbudowywał. Wydaje mi się, że w którymś, no nie wiem w którym tam roku, ale może gdzieś w latach 70. to na pewno pracowało na terenie zakładu około 3000 osób. Tak, tak. Może więcej nie, ale później tak, było więcej, ale tak może, do czterech chyba doszło nawet. No może, ale wiem, że 3000 to było na pewno. I no, ludzie raczej zadowoleni byli z tego, że właśnie tu w tym zakładzie pracują, bo no, zarobki nie były złe. No i samo to, że no, i warunki były dobre. Ta nowoczesna fabryka tak, była naprawdę. Tak. Poza tym. Zakład w jakiś, a jeszcze zapomniałam o jednym powiedzieć, wtedy kiedy jeszcze był ten stary zakład, ale to tak było pewnie wcześniej po wojnie, no właśnie w tym czasie jak ja chodziłam do tej podstawowej klasy, do tych młodszych klas, to fabryka wtedy nie było tak jak w tej chwili, że każdy pracownik, każdy obywatel ma swoje mieszkanie, ma łazienkę. Wtedy nie było tego. Ubikacja była gdzieś albo w podwórku, albo na korytarzu, myło się w domu na misce i właśnie w tamtym czasie zakład dawał pracownikom talony do łaźni miejskiej. Wiem, że tak było, bo mama kilka razy taki talon przyniosła i do tej łaźni miejskiej kilka razy poszliśmy. A ta łaźnia miejska mieściła się w dawnej mykwie żydowskiej. I to jest na ulicy Sienkiewicza. W tej chwili tam jest Galeria Sztuki, tak. Płocka Galeria Sztuki w tej chwili tam jest. No szkoda, ciekawa, że... Szkoda, że ciekawa historia. Tak. Budynek jest bardzo, według mnie, bardzo ładny jest budynek. Szkoda, że za czasach tych komunistycznych pobudowano od strony ulicy pawilony handlowe i ten budynek zasłonięto. Tego budynku w ogóle nie widać, bo trzeba wejść bramką za te pawilony handlowe, żeby dopiero znaleźć się w pobliżu właśnie tej dawnej mykwy żydowskiej i późniejszej łaźni miejskiej. No mnie się budynek bardzo podoba i uważam, że no, właśnie do Galerii Sztuki pasuje, nawet tym swoim wyglądem. No ale z ulicy, jeżeli ktoś przechodzi, to nigdy nawet nie przyjdzie mu do głowy, że tam może być taki piękny budynek. Z taką historią jeszcze ciekawą. Z taką historią wewnątrz właśnie, tak. No co by tu jeszcze... A jak na przykład było teraz wejście do fabryki maszyn żniwnych, jak pani szła do pracy? Ale już tej nowej? Tak, do tej nowej. No do tej nowej fabryki, proszę pana, w pierwszym okresie to było wejście... Po lewej stronie stoi taki budyneczek biurowy, bodajże dwupiętrowy. Obok niego. OBR może to był później? To był później, tak, to był później. I zaraz tam była brama właśnie. Jest taka brama, no... nie wiem czy jest, była. Czy była, bo teraz na nie wiem, gdzieś jest, tam bo tam dawno nie byłam na tym tak. terenie. Obok jest brama, no i przez właśnie tam to była ta główna brama, którędy wchodziło się do zakładu. Bo jeszcze był taki okres, chyba tak było, nie chciałabym źle powiedzieć, ale wydaje mi się, że pracownicy, którzy pracowali w tym biurowcu właśnie dwupiętrowym, to wydaje mi się, że mogli wchodzić wejściem z biurowca od razu do pracy. No i tą wartownią wszyscy przechodzili, musieli się okazać przepustkami. Wartownik miał uprawnienia, że jak się komuś tam nie podobał, ktoś wchodzący czy wychodzący, to mógł go sprawdzić, skontrolować, zrewidować. Także to właśnie tam była ta główna brama. A potem za ileś lat, za kilka lat, wybudowano ten wieżowiec, biurowiec. Hotelowiec sławny później, czy to nie to? Nie. Czy jeszcze było? Czy ten, co teraz jest, New Holland?
No pewnie, właśnie. Nie wiem, bo ja tam dawno nie byłam na tym terenie. No ten wysoki, obok tego dwupiętrowego biurowca, małego, stoi wysoki biurowiec. Wektra tam jest? No może, nie wiem, w każdym razie. Muszę na miejsce pojechać zobaczyć. Tak. Wiem, że tak, tam był taki sławny hotelowy, jest hotel. A robotnicy. Nie, to jest po drugiej jeszcze stronie. Inny, ten hotel to jest po drugiej stronie. Mówi, no. To jak go nazywają? O, Pałac Cudów. Pałac Cudów, no, tamten, się cuda to Pałac Cudów. Nie. To nie, słyszałem to. Gdyś, nie kiedyś, na początku, jak powstała fabryka na nowym miejscu, jak została produkcja uruchomiona, no to daleko było od miasta. Trzeba było ludzi, przez cały czas trzeba było ludzi w jakiś sposób transportować, żeby tam się dostać mogli do pracy. No i z tego, ja to tylko z opowieści słyszałam, że na początku, później to już były normalne autobusy, petki tak zwane z oznaczeniem P, że to pracownik, dowóz pracowników, ale na początku to podobno dowoził ludzi ciężarowy samochód. I ten ciężarowy samochód, no na pewno jak to w ciężarowym samochodzie warunki były, jak były, nazywali bajka. Podobno to się nazywała bajka właśnie. Czyli to też takie widać takie humorystyczne podejście do trudności życiowych. O. Tak. Ja takim samochodem na poligony jeździłem też na pacę, no na takiej ławeczce drewnianej, bez wygód, bez niczego. Tak. Tak. I tak samo chyba pani na kolonie też jechała, tak dobrze? O, proszę pana, na kolonie jak ja jechałam, to zaraz panu opowiem, jak było z koloniami. Bo były spotkanie uczestników kolonii odbywało się przy wejściu na ulicy Tumskiej. Tu przy tym hotelu Metalowiec, przy tym klubie Metalowiec. W tamtym czasie to jeszcze nie był klub Metalowiec, to był jakiś taki... No, świetlica powiedzmy była zakładowa, to chyba jeszcze się nie nazywał, a może się nazywał, no nieważne, w każdym bądź razie w tamtym, przed tą bramą było spotkanie uczestników. Podjeżdżał samochód ciężarowy, kolonie, te które ja pamiętam, pierwsze były w Soczewce, bo potem były jeszcze w Słupnie kolonie, bo ja kilka razy jeździłam na te do Słupna, do Soczewki, bardzo fajnie było na koloniach. I ta Soczewka była no, zupełnie inna niż jest w tej chwili. I ja mam sentyment do tej starej, nie do tej. Podjeżdżał samochód ciężarowy właśnie. Wsiadały panie wychowawczynie. No nie znałyśmy pań wychowawczyń, dzieci siebie też nie znały. Przy pomocy rodziców i pań wychowawczyń dzieci dostawały się na platformę ciężarówki. Ławki po boku były... No tylko po bokach. Opuszczone, chyba, tak, te ławki po bokach. A kto nie zdążył usiąść na ławce, to siadał sobie na środku tej platformy i siedział, no byle siedział. Wiele razy była ta platforma zadaszona plandeką, no bo bezpieczniej chyba jak tyle dzieci i deszcz idzie, i tak jak dalej. Jest, no. Jak jest no ileś tam kilometrów nie przejęło właśnie. Tak, do Soczewki to jest w miarę blisko, nie miałem do Słupna. No ale mimo wszystko to chyba bezpieczniej, bo w jakiś sposób te dzieci nie wypadną przynajmniej bokiem. W każdym bądź razie myślę, że w dzisiejszych czasach nikt by dziecka nie wypuścił, nie wysłał na żadne kolonie, na żaden obóz, nigdzie takim środkiem transportu. By na stosie spalili takich wychowawców. A wtedy była ogromna radość. I potem czasami przyjeżdżali rodzice w odwiedziny, no jak ktoś tam mógł. To też, jeżeli dobrze pamiętam, to też takim ciężarowym samochodem byli przywożeni i odwożeni. No, także z tymi koloniami było dawne, dawny czas. Tak, to było fajnie właśnie z tymi koloniami. No potem tam były wczasy dla pracowników, no to już potem cały czas były pewnie. No dofinansowania były do kolonii, do wczasów, nie potrzeba było płacić pełnej wartości, tylko zakład w zależności od zarobków bodajże. Jakaś była. Chyba się też w tych bogatszych firmach spotyka też, państwowych też, tak? Też są. Tak, no. Może mniejsza to dopłata, ale da się w miarę tam tanio wysłać dziecko. Także nie wynosiły drogo ani kolonie, ani te wczasy. A jeszcze kolonie w tamtym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, to nie były tak jak teraz dwutygodniowe, tylko to się jechało na cały miesiąc na kolonie. 4 tygodnie. I wtedy dzieciak odpoczywał w takiej Soczewce czy w takim Słupnie. I rodzice też odpoczywali. Tak,
I w Soczewce, i w Słupnie kolonie mieliśmy ulokowane w szkole. I przy Soczewce, tak się zastanawiam, czy to w Soczewce właśnie, chyba w Soczewce, teren tego boiska szkolnego, to teren w ogóle szkoły, był obsadzony morwami. I jaka była radość, jak się na te morwy wchodziło, zrywało i jadło. To było... coś, gdzie się dbało. Coś, tak, coś wspaniałego. Te żeby morwy tam się były, nic nie zmarnowało. Tak, nie, nie, te morwy były pyszne. Były morwy, pamiętam, białe i takie, no czerwone nazwę je, one taki ciemny kolor miały. No i no, to była atrakcja. To była atrakcja. No co by tam jeszcze? No potem, jak wrócimy do, już z kolonii do zakładu, no to potem te bizony. Coraz lepsze. Kolejki były, jeśli chodzi o odbiorców, to kolejki były na zapisy, bo no, zakład nie nadążał z zapotrzebowaniem. Tak, tak, takie było zainteresowanie, że no, wiem, że był taki czas, że na zapisy było, że... Bo na początku tylko odbiorcy państwowi tak naprawdę. A no może, no być może, że tak. Bo rolnicy indywidualnie jakoś dopiero chyba po tym powstaniu wojennym mogli sobie oficjalnie kupić. Może, wiem, że były chyba zapisy. Chyba, że za dolary można było. No mogło tak być, tego nie wiem. Tego nie wiem, także trudno powiedzieć. No i... Bo pani pracowała... Później w latach bodajże 90. już to było. Jak zaczęto likwidować zakłady, fabryka też no, przekształcała się, przeobrażała się w co innego. Powstała spółka Bizon. To był 90. jakiś pierwszy może? No drugi, pierwszy, no, trzeci, tak, coś w tej okolicy. Tak. Początek lat 90. to był, nie pamiętam dokładnie, który był. No i jak się spółka Bizon zawiązała, no to się wyprowadziliśmy z tego wysokiego ośmio chyba piętrowego, nie pamiętam ile on ma pięter, z tego wysokiego biurowca na teren za ulicą Otolińską, do tych nowych zakładów. No, no ale to był dawnej fabryki teren. Ja, tak, tylko tam nowsza część. Tam, tylko tam był taki biurowiec, tam się mieścił z fabryki zakład remontowy chyba w tamtych budyneczkach. Może elektryczny, dział znaczy, nie zakład, tylko dział. I te budynki myśmy wzięli jako ten nasz biurowiec. Jako ten biurowiec, tak, tam się mieszkał. No to myślę, że to samo, teraz New Holland ma też swoje biuro. No, właśnie. Tak podejrzewam, że to jest ten budynek. No być może, może, że tak. No i już tam, no to... Te bizony, to właścicielem już został nie polski właściciel, tylko zagraniczny, znaczy, no, to już Włoch później, no tak. Chyba Włoch został wtedy to już 97, tak 7, 6 dopiero New Holland kupił. No może, no. Chyba obecnie też jest chyba prezesem Włoch, także. Bo to międzynarodowa grupa, tam świata się wywiodła z no coś takiego, tak, coś takiego było. No ale ja w 91 bodajże roku. Poszłam na emeryturę i już takich tam wiadomości nie miałam. No już jak na emeryturę, to już człowiek nie zagląda, to tylko się czasami spotka z kimś tam znajomym, a co słychać, ale potem to już jest coraz mniej słychać, bo jest coraz mniej ludzi znajomych, no się wykruszają, no i tak się skończyła moja współpraca, że tak powiem, historia z zakładem. To dziękuję bardzo. No, dziękuję. Ciekawy wywiad. Myślę, naprawdę dziękuję się widzom spodoba. Zobaczymy. Dziękuję. Myślę, że na pewno widać żywe wspomnienia, także to jest naprawdę ważne. Dziękuję.